Gdy w 2014 roku Świnoujście zdecydowało się odstąpić od umowy ze stowarzyszeniem Baltic Sail, wydawało się, że po 6 latach będziemy musieli zapomnieć o zlocie żaglowców nad Świną. Przeważyła jednak chęć podtrzymania żeglarskich tradycji i połączenia ich z naszymi lokalnymi. Letnia Keja Władysława IV pozostała miejscem spotkań żeglarzy, któremu towarzyszy morskie śpiewanie w ramach sztandarowej imprezy kulturalnej miasta, Festiwalu Piosenki Morskiej Wiatrak. Połączony ze zlotem żaglowców Sail Świnoujście potrwa w tym roku 3 dni od 22 do 24 lipca. Przez 36 lat trwania Wiatraka trudno było sobie wyobrazić, że na tej scenie może kiedyś zabraknąć Jurka Poremskiego, pomysłodawcy, organizatora, człowieka, który nadał morskiemu śpiewaniu w Świnoujściu rangę festiwalu, a miasto i imprezę rozsławiał na całym świecie. A jednak na tegorocznym Wiatraku Poręba już nie weźmie gitary. Mimo to autor legendarnej Keji będzie szczególnie obecny podczas 37. Wiatraka. Festiwal rozpocznie się w piątek, 22 lipca na Keji przy wybrzeżu Władysława IV. Dzień później sceną zawładną najmłodsi szantmeni, wykonawcy Wiatraczka. Trzydniowe spotkania z piosenką morską zakończą w niedzielę zespoły i soliści Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na finał od godziny 17 zagrają znani z wiatrakowych scen muzycy zespołu Klang. Gdzie ta Keja? Jurek Poremski nigdy nie przestawał przekonywać, że ta jedyna, niepowtarzalna, owiana tęsknotą, ale i radością, i piosenką jest w Świnoujściu. I tak pozostanie. Zapyziałe i rzęsą zarusta, a na przystani czółno stało. Kolorowy paw, zaokrągliły się marzenia i wyjałowiał step, lecz dalej marzy o tym rejsie niepoprawny łeb. Gdzie ta Keja? Przymienienia. Śpiewacie państwo? Gdzie ta Keja? Wymarzona w snach. Gdzie te wszystkie szkółki, to ty szmat? Gdzie ta brama na szeroki świat? Gdzie ta Keja przymienia? Gdzie ta Keja wymarzona w snach? W każdej chwili płynę w dali rejs. Tylko gdzie? No właśnie. No gdzie? Oczywiście, że w Świnoujściu. A Nurek?